Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym krajowym zjeździe Partii Polska jest Najważniejsza. Dzisiaj 4 czerwca, wybraliśmy tę datę nieprzypadkowo. Przypominam, 22 lata temu odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. To ważny moment. Chciałabym prosić Państwa w tej chwili o powstanie. Zaczniemy chyba. Bardzo serdecznie, oficjalnie otwieram nasz zjazd. Przybieram spośród uprawnionych do udziału w zjeździe osoby pełniące funkcję komisji sputacyjnej do czasu jej wybrania. Przybieram panów Macieja Janickiego oraz Emila Machula. Teraz proponuję kandydatów do prezydium zjazdu. Na przewodniczącego obrad proponuję pana posła Andrzeja Walkowiaka. Pana mecenasa Igora Frydrykiewicza na funkcję zastępcy przewodniczącego obrad. Na sekretarza zjazdu proponuję panią Sylwię Jastrzębską, a na członków pana Pawła Pancyliusza, pana Lucjana Tarasiewicza, pana Jacka Pilcha i pana Pawła Kołczyńskiego. O poprowadzenie zjazdu i poproszę również pana Igora Frydrykiewicza, żeby nam towarzyszył. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dziękuję za akceptację, za ten wybór. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Witam członków założycieli, panią przewodniczącą Joannę Kluzik-Rostkowską. Panią poseł Elżbietę Jakubik. Człowieka, który z takim mozołem zajął się budowaniem naszych struktur, a efekt widać dzisiaj. Paweł Poncyliusz. Witam pozostałych kolegów parlamentarzystów, posłów, pana senatora, europosłów, Pawła Kowala i Marka Migalskiego. Witam serdecznie wszystkich. Niezwykle gorąco witam delegatów, gości, witam przedstawicieli mediów. Mam nadzieję, że dzisiaj to dzisiejsze zdarzenie rozpocznie naszą drogę do wyborczego zwycięstwa. Widzę tę energię, która tryskała od rana. Ja tu, Szanowni Państwo, jestem od wielu godzin. Widziałem delegacje przyjeżdżające od rana, samochody, autobusy, rejestracje z całej Polski. Rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, zewsząd. Jesteśmy z Polski, tak jak nasz prezydent, ale kilka osób ze Szczecin, od Kujaw i Pomorza, przedstawiciele z małej, biednej gminy, z Jezior Wielkich. Czy są przedstawiciele Jezior Wielkich? Są, dziękuję bardzo. Nasz z Polski, z gminy Zawoja, spod Babiej Góry, czy są przedstawiciele? Są. Czy są przedstawiciele Tarnowa? Bo nie widziałem Tarnowa. Są. Dziękuję bardzo. Super. Super. Szanowni Państwo, czuję powagę tej chwili. Dzisiaj bardzo dobra data. Data 4 czerwca 2011. 22 lata temu. 22 lata temu w Polsce dokonano przełomu politycznego. Skruszono czerwony beton, który przez kilkadziesiąt lat trzymał w swoich okowach zniewoloną Polskę. Dzisiaj nas też nie chcą na scenie politycznej, podobnie tak jak komuniści nie chcieli Solidarności na scenie politycznej. Dzisiaj
polska scena polityczna też jest zabetonowana. Wprawdzie ten beton ma inny kolor, ale on jest naprawdę bardzo twardy, bardzo silny, a my wiemy, że Polsce potrzebna jest zmiana. Potrzebna jest odwaga tej zmiany i my tego dokonamy. Tak więc do pracy. Mam nadzieję, że uda się nam przebrnąć przez nasz pierwszy historyczny zjazd w zgodzie z dobrym obyczajem, z prawem, że wszystko będzie po naszej myśli. Przystępujemy zatem do pracy. Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że po wyborze komisji, po przyjęciu uchwały, o przyjęciu porządku obrad, po przyjęciu uchwały o przyjęciu regulaminu i wyborze komisji zjazdowych ogłoszę wybory i zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę nr 12 z 2 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru prezesa, która mówi, że zgłoszenie kandydata na prezesa PJN musi zostać dokonane, dokonane do sekretarza zjazdu najpóźniej do chwili ogłoszenia przez przewodniczącego obrad i zjazdu PJN punktu porządku obrad dotyczącego wyborów. Czyli z chwilą, kiedy ogłoszę wybory, listy, które Państwo będziecie podpisywać z kandydatami na prezesa partii i na przewodniczącego Rady Krajowej, proszę dostarczać do sekretarza zjazdu, do pani Sylwii. Tak? To mniej więcej będzie gdzieś, myślę, za 45 minut skończy się ten czas zgłaszania tych kandydatów. A więc, Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do przyjęcia uchwały o przyjęciu porządku obrad. Porządek obrad został Państwu przełożony w materiałach informacyjnych zjazdu. Jeżeli nie zobaczę głosów sprzeciwu, uznam, że porządek obrad został przyjęty. Nie widzę sprzeciwu, wobec czego stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Kolejny punkt. Przystępujemy teraz do przyjęcia regulaminu naszego zjazdu. Jeżeli sprzeciwu, wobec czego stwierdzam, że regulamin został przyjęty przez aklamację. Teraz przystępujemy do wyłonienia składu komisji zjazdowych. Pierwszą proponuję powołać komisję mandatowo-skrutacyjną. Mam propozycję do tejże komisji. To jest pan Mariusz Tomaszewski. Czy pan Mariusz Tomaszewski wyraża zgodę? Dziękuję. Emil Machul. Dziękuję bardzo. Krzysztof Furmanek. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Janicki. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Błaszczyk. Dziękuję. Pan Piotr Gliwiński. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Lechowicz. Dziękuję uprzejmie. Proponuję zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej. Tak? Mamy swojego kandydata. Proszę bardzo. Czy wyraża pan zgodę? Jeszcze raz poproszę pana godność. Śmigielski, witam. Pan? Śmigielski. Witold. Dobrze. Czy teraz można już zamknąć tę listę? Jest 8 osób. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie zobaczę głosów sprzeciwu, uznam powołanie komisji skrutacyjnej w składzie przeze mnie wyczytanym. Nie widzę. W związku z tym stwierdzam. To jest wniosek formalny. Jest regulamin 7 osób, musimy przyjąć uchwałę o zmianie, czyli o 8 osób. Dobrze, dobrze, przepraszam. Chciałem, żeby było szybko. Pan mecenas mi tak doradzał, rzeczywiście. W związku z tym, Szanowni Państwo, czy możemy podjąć uchwałę zmieniającą, uchwałę powołującą komisję skrutacyjną, że skład tej komisji nie będzie 7-osobowy, tylko 8-osobowy? Dziękuję. W związku z tym uznaję, że ta komisja w tym składzie 8-osobowym została już w tej chwili wybrana. Dziękuję za tę cenną uwagę. Szanowni Państwo, proponuję w tej chwili powołać komisję mandatowo-skrutacyjną.
przepraszam, mamy powołaną komisję mandatową, komisję uchwał i wniosków, dokładnie tak, przepraszam. Do komisji uchwał i wniosków proponuję następujące osoby. Pana profesora Ryszarda Kabata. Czy jest pan? Zgadza się pan? Rozumiem, dziękuję. Pana Bogusława Kubackiego. Dziękuję bardzo. Pana posła Jana Ołdakowskiego. Wyraża zgodę, tak? Dziękuję uprzejmie. I panią poseł Lenę Cichocką, Dąbkowską-Cichocką. Dziękuję bardzo. Proponuję zamknięcie. Jest dodatkowa. Są dodatkowe kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. Dwie. Pan Andrzej Raczkowski i pani Małgorzata Adamczyk. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko rozumiem, że per analogia musimy podjąć analogiczną uchwałę o zmianie liczby członków Komisji Uchwał i Wniosków i nie będzie to czterech, tylko w tej chwili sześciu. Czy państwo jesteście w stanie zaakceptować taką uchwałę o zmianie liczby członków? Dziękuję. Jeszcze dla formalności, żebyśmy chociaż kontakt wzrokowy nawiązali. Pan Andrzej Raczkowski. Wyraża pan zgodę oczywiście. Dziękuję bardzo. I pani Małgorzata Adamczyk. Dziękuję, uznaję komisję za powołaną. Proszę w tej chwili o ukonstytuowanie się komisji i wyłonienie przewodniczącego i sekretarza. Dobrze, rozumiem, musimy jeszcze raz zagłosować nad składem komisji, bo rozumiem, że głosowaliśmy tylko zmianę, tak, na mnie, więc jeszcze raz pytam, czy jest akceptacja dla powołania komisji w składzie przed chwilą wyczytanym, tym sześcioosobowym. Dziękuję uprzejmie. W tej chwili proszę o wystąpienie otwierające pani przewodniczącej Jany Kruzik-Rostnicy. Dziękuję bardzo. Czy już nie słychać? O, już teraz nie słychać. Witam po raz trzeci, po raz pierwszy z tego miejsca. Proszę państwa, jak tutaj patrzę na państwa w tej chwili, to przypominam sobie 23 listopada, godzinę 12, biuro poselskie Paweł Kuntyliusza. Bardzo chcieliśmy mieć klub parlamentarny. Klub parlamentarny minimalny musi liczyć 15 posłów. Czekaliśmy na odważnych, którzy będą chcieli w tę drogę pójść z nami. Wiedzieliśmy, że mamy 15. 14 było na miejscu, a 15 jechał pociągiem, który się spóźniał. Tym 15 posłem był Wojciech Mojzesowicz. Nigdy mu tego nie mówiłam, ale powiem teraz. Nigdy z taką radością nie powitałam Wojciecha Mojzesowicza, jak wtedy w klubie Pawła Poncyliusza o godzinie 12. Bardzo radośnie, ale wtedy, kiedy Wojciech do nas dotarł, okazało się, jest 15, możemy iść do Sejmu godzinę później. Ogłaszaliśmy powstanie klubu. Dlaczego zdecydowaliśmy się na tę drogę? Zdecydowaliśmy się na tę drogę w niezgodzie dla polityki, która dominowała na scenie politycznej, w niezgodzie na wieczną awanturę, w niezgodzie na wojnę polsko-polską, o której mówiliśmy, a która ciągle trwa. Zdecydowaliśmy się na ten odważny i bardzo trudny krok, dlatego że wierzyliśmy, że polskiej polityce potrzebna jest racjonalność. Wierzyliśmy, że polskiej polityce potrzebna jest poważna, odważna rozmowa. Po co? Po to, żebyśmy za 5, za 10 lat mogli żyć w Polsce, która jest bogatsza, która jest wygodniejsza, która jest dobrze usytuowana w Unii Europejskiej, dobrze postrzegana w świecie, żebyśmy mogli dzisiaj zaplanować przyszłość swoją, żebyśmy mogli realizować marzenia swoich dzieci, i również marzenia swoje własne. To było aktualne wtedy, kiedy formację budowaliśmy, to jest aktualne dzisiaj. Wychodziliśmy z PiS-u, wychodziliśmy z formacji, którą uważaliśmy za
formację destabilizującą polską scenę polityczną. Uważaliśmy ją za formację, która roznieca tę wojnę polsko-polską i nie wyrażaliśmy zgody na to, żeby tak działo się dalej. Nie wyrażaliśmy zgody na to, żeby być uczestnikami tej polityki. Byliśmy na scenie politycznej obecni, sondaże były różne, raz było lepiej, raz było gorzej. Byłabym nieuczciwa, gdybym Państwu powiedziała, że nie przejmowałam się tymi sondażami, przejmowałam się nimi. Z miarą czasu przejmowałam się nimi coraz mniej, dlatego że pojawialiście się Wy. Już nie było nas 15, potem nas było 19, później zaczęliśmy budować struktury, zaczęliśmy szukać w Państwa poparcia. W pewnym momencie, kiedy było jasne, że zbliża się kampania, kiedy już za chwilę znowu będziemy w kampanii parlamentarnej, padło sakramentalne pytanie, jak walczyć o to, żeby się znaleźć w przyszłym parlamencie, jak walczyć o to, żeby rozkruszyć ten beton, który dzisiaj ciągle dominuje na polskiej scenie politycznej. I wtedy pojawiły się w naszym klubie, w naszym środowisku politycznym dwie koncepcje. Z jedną koncepcją przyszedł Michał Kamiński, już mówiono o tym wielokrotnie. Michał Kamiński powiedział tak, musimy zrobić wszystko, żeby zdekonstruować przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Jarosław Kaczyński jest dzisiaj groźny dla polskiej sceny politycznej, jest groźny dlatego, że podważa demokrację, dlatego że jest antysystemowy, dlatego że głosząc hasła antykomunistyczne, realnie myślę o przyszłej koalicji z postkomunistami. Wyjątkowo ważne 4 czerwca. Dlatego ja przystałam na te propozycje, dlatego 2 miesiące temu w Lublinie powiedziałam jasno, Jarosław Kaczyński musi odejść ze sceny politycznej już dzisiaj. Nie ma miejsca dla Jarosława Kaczyńskiego na scenie politycznej, dlatego że jest dzisiaj przywódcą największej siły opozycyjnej i tak naprawdę wprowadzając destrukcję na polskiej scenie politycznej, ponosi odpowiedzialność za słabość całej polskiej centrum prawicy. Dlatego Jarosław Kaczyński musi odejść. Dlatego również... chwilę później zdecydowałam o tym, że powinniśmy zawalczyć o to, by Jarosławowi Kaczyńskiemu odebrać ten poważny instrument, który dzisiaj ma, czyli Radio Maryja, żeby przestać udawać, że Radio Maryja jest społecznym medium, które z racji tego, że jest społeczne, ma pewne przywileje, ale w związku z tym powinno również mieć pewne obowiązki. To był kolejny krok na drodze do tego, żeby zdekonstruować przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego tego nie robimy dzisiaj? Dlatego, że równolegle pojawiła się druga koncepcja w naszym klubie, żeby nie oglądać się na to, czy mamy blisko PiS, czy blisko Platformy, czy daleko PiS, czy daleko Platformy, żeby zajmować się wyłącznie sobą, jakby nie dostrzegając tego, co się dzieje na scenie politycznej szerzej. I muszę powiedzieć Państwu tak, ta druga koncepcja zwyciężyła. Mój głos nie został zrozumiany, mój głos nie został oceniony dobrze przez klub parlamentarny, przez zaplecze polityczne. Ja uważam tak jak uważałam w momencie, kiedy tę formację budowałam, tak jak uważałam 23 listopada, że wyszliśmy z PiS-u po to, żeby z PiS-em walczyć, po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której za kilka miesięcy obudzimy się w Polsce, której premierem będzie nieprzewidywalny Jarosław Kaczyński, a wicepremierem będzie bardzo cyniczny, bez jakiegokolwiek doświadczenia we władzy Grzegorz Napieralski. Ja uważam tę sprawę za ważną. Wtedy uważam tę sprawę bardzo ważną. Ale ponieważ nie zyskałam poparcia w klubie parlamentarnym, nie zyskałam zrozumienia dla tej propozycji, zdecydowałam się nie kandydować na prezesa partii PJN. Oświadczam Państwu, że nie wezmę udziału w tych wyborach, nie będę kandydowała. Oświadczam również, że w najbliższym czasie złożę wszystkie inne kompetencje, które miałam. Mam tu na myśli klub parlamentarny, którego jestem dzisiaj jeszcze przewodniczącą. Mam również na myśli to, że jestem szefową Stowarzyszenia Polska jest najważniejsze. Za chwilę przed nami wybory. Trzymam kciuki za tego, kto
te wybory wygra, ponieważ orędownikiem równego dystansu, takim najbardziej przeze mnie zauważonym, był Paweł Kowal. Dlatego uważam, że to Paweł Kowal powinien zostać moim następcą. I powiem jedno. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Jedna przestroga. Jeżeli się nie uda, to będzie oznaczało tylko tyle, że PJN szedł do wyborów pod rękę z Jarosławem Kaczyńskim. Bo jeżeli PJN pójdzie do wyborów, trzymam kciuki, i nie uzyska progu, to de facto będzie wspierał w czasie kampanii wyborczej. Życzę, żeby ten próg został przekroczony. Życzę szczęśliwych wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do wyborów prezesa partii politycznej Polska jest najważniejsza. To głosowanie będzie przeprowadzone osobno, dopiero po nim rozpoczniemy głosowania, których celem będzie wyłonienie kandydatów do naszych partyjnych komisji. Dwie sprawy. Chcielibyśmy, aby te wybory odbyły się wyłącznie w obecności delegatów naszego zjazdu i posłów. Delegaci i posłowie. Także byśmy prosili na ten czas, na ten punkt, aby na tej sali zostały tylko te osoby. Traktujemy ten moment jako wewnętrzną dyskusję o naszej przyszłości. A w tej chwili chciałbym poprosić o wystąpienie przewodniczącego komisji skrutacyjnej w celu stwierdzenia ważności zjazdu i omówienia szczegółów tego głosowania. Jeszcze otrzymuję informację, że komisja jeszcze się nie ukonstytuowała. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna się ukonstytuowała. Zostały wyrażone wnioski przewodniczącego tej komisji. Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, komisja skrutacyjna, mandatowa skrutacyjna stwierdza, iż zostało zarejestrowanych 283 delegatów na 373 zgłoszonych. Tym samym komisja stwierdza, że zjazd jest ważny i zdolny do podejmowania uchwał. Teraz, proszę Państwa, przystąpimy do wyboru prezesa partii Polska jest najważniejsza. Najpierw ja może omówię sprawy techniczne. Przed wejściem można odbierać karty do głosowania na prezesa oraz pozostałych organów, których zjazd ma dzisiaj wybrać. Pierwsze głosowanie będzie głosowaniem nad wyborach prezesa partii Polska jest najważniejsza. Państwo otrzymają kartę tego koloru z pustymi miejscami, gdzie będzie należy wpisać wszystkich zgłoszonych kandydatów. O, to jest ważne, wpisać wszystkich zgłoszonych kandydatów, nie tylko tego kandydata, którego Państwo będziecie głosować, jeżeli będzie więcej niż jeden, lecz wszystkich zgłoszonych, a następnie przy tym kandydacie, na którego Państwo będziecie oddać głos, czy w kwadracie zaznaczacie krzyżyk za, przeciw, wstrzymuje się. Karty można odbierać, następnie urny tu będą na sali, gdzie będzie można wrzucać te karty i oddawać swój głos. Od prezydium zjazdu otrzymałem informację, iż zostały zgłoszone dwie kandydatury na prezesa
na prezesa Partii Polska jest najważniejsza. Pierwszą kandydaturą zgłoszoną jest pan europoseł Paweł Kowal. Stwierdzam, że wniosek zgłoszeniowy spełnia wymogi formalno-prawne przewidziane w regulaminie obrad. I jednocześnie zapytuję pana posła, czy pan poseł wyraża zgodę na kandydowanie. Tak, pan poseł wyraził zgodę. Drugą kandydaturą, wniosek, który wpłynął, jest to wniosek podpisany kandydatą panią przewodniczącą Janą Kluzik-Ostrowską. Również komisja stwierdza, że wniosek spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne. W związku z tym zapytuję się pani przewodniczącej, czy pani przewodnicząca wyraża zgodę na kandydowanie. Słuchajcie, proszę państwa, strasznie jest mi miło, że ktoś o mnie ciągle pamięta, ale ja powiem tak. Kiedy Jarosław Kaczyński zmienił kurs polityczny po kampanii prezydenckiej, którą tutaj wszyscy wspólnie prowadziliśmy, to powiedział, że prowadził politykę, z którą się głęboko nie zgadza. Otóż ja muszę państwu powiedzieć, że ja nie chcę prowadzić polityki, z którą się głęboko nie zgadzam. Ja próbowałam to państwu wytłumaczyć, mam nadzieję, że mi się udało. Ja uważam, że dzisiaj głównym zagrożeniem dla polskiej demokracji, dla polskiej sceny politycznej, dla przyszłości polskiej jest Jarosław Kaczyński, w dodatku współrządzący z SND. Także szanuję państwa opinie, szanuję państwa głosy. Osobiście dziękuję bardzo. Nie będę podawała cię. Dziękujemy bardzo. I teraz już bardzo zdecydowanie proszę o to, aby na sali zostali sami delegaci, tak? Będzie wystąpienie wewnętrzne kandydata na prezesa PJN i będziemy przeprowadzać głosowanie. Po tym punkcie nasza debata będzie otwarta ponownie dla wszystkich. Za 5 minut zaczynamy. Bardzo uprzejmie. Kartę sam. Oczywiście wpisujemy na karcie do głosowania kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie, czyli pana posła Kowala. Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej pana Macieja Nickiego o przedstawienie wyników głosowania na prezesa partii politycznej Polska jest najważniejsza. Komisja skrutacyjna zakończyła liczenie głosów. Nie słychać. W wyborach prezesa partii Polska jest najważniejsza. Podaję wyniki. Wydano 284 kart do głosowania. Bezwzględną liczbą głosów, którą wybierany jest prezes Polska jest najważniejsza, wynosiła głosów 143. Za oddano 246. Przeciw. Przeciw głosowało 16 osób, wstrzymało się 11, głosów nieważnych oddano 7.